Dziś w serwisie informacyjnym Telewizji Obiektyw między innymi. Ponad 120 tysięcy złotych zebrał krośnieński sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy podczas 29. finału. Od 1 lutego ponownie otwarte są muzea i galerie sztuki. Ponad 120 tysięcy złotych zebrał krośnieński sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy podczas 29. finału. W tym roku w Krośnie i okolicznych miejscowościach kwestowało 165 wolontariuszy. A to jeszcze nie koniec. Cały czas trwają internetowe aukcje. Cieszymy się z tego, co było, bo generalnie mamy ze sobą bardzo fajny dzień z rewelacyjną pogodą, z pozytywnie nastawionymi wolontariuszami, którzy zbierali bardzo fajne kwoty pieniążków do swoich puszek. Kwestowali w Krośnie, ale też w wielu miejscowościach okolicznych, bo między innymi w Ustrobny, w Odrzykoniu, w Korczynie, w Haczowie, w Miejscu Piastowym, do Lubatowej po raz pierwszy pojechali wolontariusze, bo dotarło zgłoszenie do wolontariuszy, że w Lubatowej nigdy nikt nie kwestował. To pojechali do Lubatowej. Tegoroczny 29. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy poświęcony jest dziecięcej laryngologii, otolaryngologii i diagnostyce głowy. Z powodu pandemii był to inny finał niż poprzednie. Większość wydarzeń przeniesiono do internetu. Różnił się przede wszystkim jakby tą atmosferą młodych ludzi, których no niestety nie mogło tutaj z nami być w takiej ilości, w takiej masie. No brakowało pewnie tych wydarzeń, które do tej pory były organizowane i sportowych, i wesołych, i rekreacyjnych, i jak gdyby tego takiego ferworu, bo też bardzo uczulaliśmy, żeby takich atmosfery zabawy nie wprowadzać, ale emocje są ogromne i pomysły na przyszły rok ogromne, także mamy nadzieję, że to wszystko zakiełkuje jakby w przyszłym roku. Więc taki rok pomysłów, gromadzenia fajnej energii na przyszły rok. W internecie trwają jeszcze aukcje na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Licytować można do 14 lutego. W tym roku do tych aukcji niestety ze względu na pandemię dołączyło Biuro Wystaw Artystycznych, które co roku organizowało te aukcje u siebie. Z tego co już wiem, to naprawdę jest wyjątkowy rekord, jeśli chodzi o kwoty uzyskane z tych obrazów, ale oczywiście czekamy, aż licytujący, którzy właściwie nowy nabywcy tych cudeniek no, zapłacą, tak, zapłacą, bo już wiemy, że jeżeli zapłacą, to naprawdę było warto. W ubiegłym roku krośnieński sztab zebrał ponad 275 tysięcy złotych. W sumie od 2001 roku w Krośnie zebrano ponad 1 800 tysięcy złotych, a do krośnieńskiego szpitala trafił sprzęt o wartości ponad 3 milionów złotych. W miniony piątek na krośnieńskie ulice ponownie wyszły kobiety. Protestowały przeciwko zaostrzeniu prawa aborcyjnego w Polsce. W październiku ubiegłego roku Trybunał Konstytucyjny pod przewodnictwem Julii Przyłębskiej orzekł, że przepis zezwalający na aborcję w przypadku ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu jest niezgodny z konstytucją. 27 stycznia Trybunał Konstytucyjny opublikował uzasadnienie do tego wyroku. Następnie w nocy wyrok został opublikowany w Dzienniku Ustaw, a tym samym przepisy ograniczające prawo do aborcji weszły w życie. Od kilku dni w wielu miastach w Polsce odbywają się protesty. W Krośnie protestujący skandowali hasła „Wolność wyboru zamiast terroru” czy „Prawa kobiet prawami człowieka”. Po blisko 4-miesięcznej przerwie ponownie otwarte zostały muzea i galerie sztuki. Placówki działają w ścisłym reżimie sanitarnym. Obowiązuje limit zwiedzających oraz obowiązek zakrywania ust i nosa. W Krośnie otwarte dla zwiedzających jest między innymi Muzeum Rzemiosła. Nie mogliśmy się doczekać tego dnia. Od dzisiaj Muzeum Rzemiosła w Krośnie, jak i piwnica pod Sieniami są wreszcie dostępne dla zwiedzających. Zapraszamy Państwa do naszego budynku głównego, gdzie dostępna jest oczywiście ekspozycja stała, a także do piwnicy pod Sieniami. Tutaj szczególnie, ponieważ prezentujemy naszą nową wystawę czasową, wystawę Dojrzałość z cyklu Cztery pory życia Krośnian. Nie mogliśmy się doczekać tego dnia, kiedy udostępnimy wystawę zwiedzającym na żywo w piwnicy. Do tej pory publikowaliśmy odcinki wystawy w internecie, ale to nie jest to samo, ten odbiór z żywym eksponatem, kontakt z żywym eksponatem no zdecydowanie daje coś więcej dla zwiedzających, więc serdecznie zapraszamy.
W swoje progi zaprasza także Krośnieńskie Biuro Wystaw Artystycznych. BWA zaprasza na wernisaż wystawy Artefakty 19 – Abstrakcja i Natura, który odbędzie się 5 lutego. Spotykamy się jak zawsze na wernisażu o godzinie 18. Tradycyjnym będzie wernisaż? Tak, będziemy realizować już tradycyjny wernisaż. Oczywiście w reżimie sanitarnym, to znaczy, że obowiązują maseczki, odległości, dezynfekcja rąk, wchodzenie i wychodzenie przez dwa różne wyjścia, czyli zabezpieczenie ciągu komunikacyjnego, ale wszystko to mieliśmy już wiosną i latem, gdy działaliśmy w reżimie sanitarnym, więc jest to sprawdzone, bezpieczne. Zachęcam do tego, żeby galerię odwiedzić w piątek na wernisażu, a także wracamy do działalności weekendowej, a więc w najbliższy weekend 6-7 lutego pracujemy od 9 do 15 i w kolejnym tygodniu standardowo już do godziny 18 ze względu na możliwość odwiedzania wystawy w realu, na miejscu, w galerii. Z powodu remontu nieczynne dla zwiedzających pozostaje Muzeum Podkarpackie w Krośnie. Placówka zostanie otwarta 22 lutego. W Jedliczu powstaje Dom Pomocy Społecznej dla osób przewlekle chorych. Będzie to pierwsza tego typu placówka na terenie gminy. Całodobową opiekę pielęgnacyjną znajdzie tam 30 pensjonariuszy. Coraz więcej osób starszych i samotnych potrzebuje wsparcia z opieki społecznej, więc stworzenie takiego domu stacjonarnego, pełnodobowego będzie rozwiązaniem tego problemu. Będziemy mogli przyjąć pacjentów i seniorów, ale także osoby przewlekłe chore, osoby o problemach somatycznych. Ośrodek cały jest dostosowany dla osób niepełnosprawnych. Wszystkie ciągi komunikacyjne, zabezpieczenia, punkty orientacyjne, kwestie przeciwpożarowe. To wszystko zarówno zewnętrznie, jeśli chodzi o otoczenie, jak i w środku budynku dla osób niepełnosprawnych jest dostosowane. W dwupiętrowym budynku znajdzie się 21 i dwuosobowych pokoi. Każdy pokój wyposażony będzie w łazienkę. W budynku znajdą się także sale zajęć, pokoje gościnne, sale rehabilitacyjne oraz gabinet lekarski. Jedlicki DPS ma zostać otwarty w połowie roku. Zainteresowanie już teraz jest duże. Na chwilę obecną z tych osób, które już są umieszczone w domach pomocy, kilka osób wyraziło chęć przeniesienia tutaj do Jedlicza, do Domu Pomocy Społecznej. Dostajemy sygnały od bliskich, którzy na przyszłość również chcieliby tutaj umieścić swoich bliskich, swoich rodziców. Dodatkowo też z ościennych miejscowości, z ośrodków pomocy też są zapytania w tym temacie, kiedy będzie otwarcie, kiedy będą mogli ewentualnie tutaj wnioskować o umieszczenie do Jedlicza. Dodatkowo zatrudnienie w placówce znajdzie kilkanaście osób. Planujemy przy maksymalnym obłożeniu naszymi pensjonariuszami zatrudnienie 15 osób. Również liczymy na pracę wolontariuszy. To jest bardzo ważny element, dlatego żeby stworzyć to ciepło i rzeczywiście poczucie takiej jedności, akceptacji społecznej, więzi, to wolontariat będzie miał tutaj olbrzymie znaczenie. Na utworzenie placówki gmina Jedlicze otrzymała blisko 4 miliony złotych dofinansowania ze środków unijnych. Natomiast całkowity koszt inwestycji wyniesie ponad 5 milionów złotych. W ubiegłym roku Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krośnie odnotowała blisko 100 tysięcy wypożyczeń. Z zasobów biblioteki skorzystało prawie 7 tysięcy czytelników i jest to niewielki spadek w porównaniu do roku 2019. Największą popularnością cieszyły się sagi obyczajowe oraz kryminały. Wypożyczenia plasowały się na, można powiedzieć, podobnym poziomie. Również zanotowaliśmy nieznaczny spadek, niemniej tylko dlatego udało się, że tak powiem, nieznacznie zaakcentować spadek, że właśnie bardzo dużo wypożyczeń odbywało się zdalnie, czyli czytelnicy zamawiali kurierem książeczki, które ten dostarczał im pod wskazany adres i zamówienia wysyłkowe, czyli tą nową usługę, którą wprowadziliśmy, zanotowaliśmy wzrost kilkaset procent wyższy niż w roku 2019. W 2020 roku biblioteka wzbogaciła się blisko o 2000 nowych tytułów, z czego około 40% stanowiła literatura pedagogiczno-psychologiczna. Kolejne 30% to tytuły z literatury pięknej.
W tym roku duże zapotrzebowanie i popularnością cieszyły się polskie sagi obyczajowe z historią w tle. Joanny Jaks, Dziedzictwo von Becketów, saga nadmorska Magdaleny Majcher i Lucyny Olejniczak, Kobiety z ulicy Grodzkiej. Popularne wśród czytelników, a promowane przez naszą bibliotekę w takiej akcji książki popularne jesieni, na pogodę ducha twą, były takie tytuły jak Małgorzaty Gutowskiej-Adamczyk, Osiedle Sielanka, Aubeny Grabowskiej, Doktor Bogumi, Megan Campisi, Zjadaczka grzechów, to najpopularniejsza książka jesieni, która wygrała w konkursie Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskiej. Królowali tacy autorzy jak Olga Tokarczuk, Harlan Coben, Charlotte Link, Remigiusz Mróz, Robert Małecki. Wśród dzieci największą popularnością cieszyli się tacy autorzy jak Justyna Bednarek, Magdalena Witkiewicz czy Anna Onichimowska.